Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Andrzejem Banachem, który wraz ze swoim kolegą czy z grupą przyjaciół zbadali, kto jest właścicielem Polski w sensie finansowym. Witam serdecznie. Powiedz, jak to się zaczęło, skąd w ogóle ten pomysł, żeby badać korporacje? To znaczy, to wyszło przypadkiem, jak właśnie tutaj ze współtwórcą, takim też głównym działaczem społecznym Tomaszem Pietruszką. Zaczęliśmy się zastanawiać kiedyś przy zakupach tak naprawdę do kogo należy dana firma. Dobrze, a na przykład jeśli chodzi o żywność? No żywność, tutaj widzimy, że właśnie Kraft Foods, który zmienił nazwę na Mondelez International, to Altria ma w tym ponad 88% udziałów, czyli większość udziałów. I tutaj widzimy na tej, że tak powiem, w gamie produktów Mondelez International polską markę dawną Olza, Prince Polo, która była znana dobrze Polakom, już nie jest Polska, należy do Mondelez International, tak samo jak Sanłokotki, takie ciasteczka w sumie, które też należą do Mondelez. Owszem, jest to jakiś może rozwój dla tych firm, bo mają możliwość sprzedawania na całym świecie tych, czy w krajach, w których istnieje Mondelez, no ale tracą autonomię i to już nie są wtedy polską firmą. Wiadomo, że Mondelez może sobie zadecydować, że może zamknąć taką fabrykę, czy zmienić markę, czy zlikwidować całkowicie. Znaczy, no General Motors to tak jak widzimy, to jest Chevrolet, to jest Opel, czyli znane dosyć marki na polskim rynku, nawet Opel ma fabrykę w Gliwicach, pod Gliwicami. Tutaj mamy amerykańskie nazwy, ale raczej znane ludziom, bo sprowadzane przez jakichś fanów tutaj do Polski. Więc General Motors tak może to nie jest jakiś największy koncern, który wchodzi tutaj na polski rynek, ale ta osoba tutaj, ta kobieta jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ jak widzimy tutaj od niej odchodzi General Motors, Diageo, który się zajmuje tymi droższymi trunkami i Coca-Cola. I w ogóle ta pani też ma bardzo potężną władzę w Ameryce, bo do niej należą koleje, niektóre linie kolejowe. Przewożą tam towarowe, pasażerskie, więc to jest osoba, która ma dużo większą władzę w samej Ameryce, tylko tutaj już no, nie wymienialiśmy, bo to na nas jakby nie ma wpływu tutaj na Polskę, ale ma tak, wiadomo, że Coca-Cola, mnóstwo ludzi tutaj pije Coca-Cola, to też jest Powerade, czyli jakieś tam sportowe drinki, izotoniki, soki, różne napoje energetyczne, nieenergetyczne, więc no myślę, że większość tutaj coś kupuje z samej gamy tych produktów, prawda? Tak samo jak tutaj mamy samochody. No Opel jest dosyć popularną marką w Polsce. Niby niemiecką. Niby niemiecką, ale należącą tak naprawdę do General Motors, czyli do amerykańskiego koncernu.